Dziękuję. Cóż mogę powiedzieć o meczu? No mecz dla mnie, można powiedzieć, wyjątkowy, aczkolwiek podchodziłem do niego jak do każdego innego, bo dzisiaj jestem zawodnikiem Sportino, przepraszam, Sidem Toruń i robiłem wszystko, żeby ten mecz wygrać. No, podeszliśmy do tego meczu, jak już trener wspomniał, bardzo skoncentrowani. W ostatniej kolejce ponieśliśmy porażkę, która zawsze obniża morale zespołu, nawet jak najlepszego. I podchodziliśmy, wiedzieliśmy, że Sportino to jest bardzo dobry zespół i chciałbym to zdementować, bo w prasie czytałem i doszły mi słuchy, że ja się wypowiedziałem, że Sportino gra słabo. Ja tego w życiu nie mówiłem, tylko powiedziałem, że Sportino gra poniżej oczekiwań moich, kibiców, na pewno trenera, a także samych zawodników. Ale grają coraz lepiej, widzieliśmy to. No zgadza się, grali dużo meczy na wyjeździe. Bronili dzisiaj bardzo twardo. No, mają problem z czwartymi kwartami ewidentnie, no bo w Pruszkowie też nie, może siły brakuje, a my to wykorzystaliśmy. Dzięki czwartej kwarcie wygraliśmy ten mecz.